Witam serdecznie na pomeczowej szale, chyba że już ostatnio w tym roku w konferencji prasowej po meczu trzecioligowym. Witam serdecznie dziennikarzy, którzy pracowali podczas dzisiejszego spotkania, a szczególnie ciepło, co czynię zwykle z wielką przyjemnością, moich gości po prawej stronie w osobach trenera ekipy Chemianki Tomasza Gomańczuka i Rafała Wójcika, trenera gospodarzy. Tradycyjnie prosiłbym o komentarz do boiskowych wydarzeń, to co oglądaliśmy przez grubo ponad 90 minut, a potem jeśli będą pytania z sali, o odpowiedzi na te pytania. Tomku, bardzo proszę, twoja ocena dzisiejszego meczu. Dzień dobry, dziękuję. No przede wszystkim pogratulować muszę drużynie gospodarzy zwycięstwa. Na pewno byli zespołem zdecydowanie skuteczniejszym i zasłużyli na zwycięstwo. Pierwsza połowa słaba w naszym wykonaniu, kontrowersyjne decyzje sędziego, gdzie dwie szybkie bramki straciliśmy po rzucie karnym i bardzo kontrowersyjnej drugiej bramce. Po trochu wróciliśmy do meczu, strzelając bramkę jeszcze w pierwszej połowie i ten wynik 2-1 dał nam nadzieję. Po przerwie wyszliśmy bardzo dobrze, stworzyliśmy sobie sytuację i zdominowaliśmy poczynania boiskowe. Mieliśmy poprzeczkę, mieliśmy dwa razy sam na sam. Niestety nie oddaliśmy nawet strzału, co mam pretensje do moich zawodników. I tak to się kończy, że bardzo chcieliśmy zdobyć tą bramkę wyrównującą. Dostaliśmy bramkę na 3-1 i praktycznie uszło powietrze z moich zawodników. Niestety w 3 minuty straciliśmy 3 bramki. Na pewno tak nie powinno być, no ale niestety jest to najwyższa porażka, odkąd jestem trenerem. Przykro, że w takim momencie, ale tak czasami bywa. Zespół po prostu stanął. Tracą trzecią bramkę i w ciągu 3 minut straciliśmy kolejne bramki, także wynik końcowy. Gratuluję jeszcze raz trenerowi zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tyle trener Tomasz Łańczuk. Rafał, zacznę pożegnanie chyba z kibicami i ten mecz taki daje spokój przez okres przerwy przed rundą wiosenną. Twoja ocena dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu. Dziękuję trenerze za gratulacje. Uważam, że na pewno zasłużone. Drużyna zasłużyła dzisiaj na duże słowa pochwały. Wydaje mi się, że cały ten mecz to też był takie podsumowanie naszej rundy, bo no, doskonale wiemy, jak te mecze wyglądały w kratkę, że dużo mieliśmy tych porażek na wyjeździe. Natomiast podkreślę tutaj zdecydowanie, że to była najlepsza runda od chyba 4-5 lat, odkąd jest tutaj ta trzecia liga widowiskowa. Zwiększyliśmy liczbę bramek strzelonych na tym stadionie dwukrotnie praktycznie w stosunku do tych pozostałych sezonów, w których też trzeba to podkreślić, że jakie mieliśmy cele tak naprawdę i te cele uważam, że krok po kroku bardzo konsekwentnie i z taką uważam bardzo dużą dyscypliną realizujemy. Na pewno będziemy pracowali nad tą postawą, może inaczej, nad wynikami na wyjeździe, bo postawa uważam, że w wielu meczach tych wyjazdowych też była dobra. Tak naprawdę zawaliliśmy dwa mecze. Zawaliliśmy mecz z Krakowią, zawaliliśmy i to też duża w tym rola trenera, zawsze jest rola trenera, ale tutaj akurat uważam, że faktycznie coś tam chciałem zmienić, ruszyć, być może niepotrzebnie się też, że dałem ponieść jakimś tam emocjom. I mecz był bardzo zły w naszym wykonaniu w Sieniawie. To były faktycznie takie dwa mecze, z których od początku do końca nie możemy być zadowoleni. Natomiast mecze też przegrane typu Stalowa Wola, typu Wieczysta, typu Korona, wiadomo, że to są też prestiżowe mecze, ale to były mecze w naszym wykonaniu dobre. Stwarzaliśmy tam i tylko dzięki własnej indolencji strzeleckiej wyjeżdżaliśmy tam jakby z zerowym tym dorobkiem punktowym. Natomiast sama postawa i sposób gry był bardzo dobry i trzeba to też podkreślić, że do procesu treningowego naprawdę po takich meczach, nawet mimo że jest to porażka wynikowa, ale zespół można w dalszym ciągu budować i dobudowywać. Dzisiejsze zawody, jeszcze raz podkreślę, były jakby takim, nie wiem jak to ująć,
podsumowaniem, bo tak najprościej, bo podsumowaniem całości, czyli bardzo dobre z przytupem wejście w mecz, później gdzieś tam się może i troszeczkę wyrównało, przeciwnik też wiadomo, próbował tutaj coś zrobić i druga połowa, na którą no tak kolokwialnie się mówi, nie wyszliśmy z szatni, natomiast taka też chyba psychologia meczu, że przetrzymaliśmy, a potem jak już udało się strzelić na 3-1, no to po prostu praktycznie wszystko się gdzieś odwróciło, ale to też tutaj trzeba podkreślić, że zmiany dużo wniosły. Dzisiaj naprawdę ten zespół zaczął troszeczkę inaczej funkcjonować i Kamil, i Paweł Zdyb dali dobre zmiany, uważam, i Tomek, Persona również, no i nasza młodzież, która dzisiaj debiutowała, z czego się też chyba powinni wszyscy cieszyć, że oni będą cały czas pukać i będą dostawali tak naprawdę szanse w kolejnych gdzieś tam meczach. Teraz mamy tak naprawdę spokojną, uważam, zimę, mamy już cały plan przygotowany i czekam z niecierpliwością, że tak powiem, do tego 9 stycznia, bo wtedy ruszamy z przygotowaniami i z tego co wiem chyba 5 marca, tutaj było zaplanowane, bo 4 mieliśmy zaplanowany sparing wspólny, nie wiem czy to będzie puchar, czy jeśli by coś nie było, no to pewnie się będziemy grali z Chełmianką, zaczniemy z Chełmianką, dobrze nam się tutaj zawsze grało, współpracowało, a jak nie, no to będzie liga. Dziękuję. Dziękuję, tyle. Rafał Wójcik, bardzo proszę, obaj panowie do Państwa dyspozycji. Ja bym chciał zapytać, czy są jacyś piłkarze, którzy Cię zawiedli i chciałbyś na przykład w przerwie zimowej dokonać jakichś ruchów kadrowych? Według mnie nikt jakoś tak indywidualnie nie zawiódł, natomiast trzeba na pewno tutaj wspólnie się zastanowić, bo doskonale wiemy, nadchodzą bardzo trudne czasy dla sportu, dla inwestycji, dla miasta. Wszyscy wiemy, że miasto nas wspiera finansowo i te finanse, no trudno powiedzieć, czy one będą większe czy mniejsze i od tego też w dużym stopniu będzie zależało, w jaki sposób moglibyśmy dobudować zespół, bo dobudowywanie zespołu to jest ewentualna rezygnacja ze słabszych ogniw, a branie w ich miejsce lepszych. A jeśli się tego nie uda, no to celem numer jeden jest utrzymać zespół, który w tym momencie zrobił dobry wynik, uważam, niezły, to jest taki, w mojej ocenie jest to taki delikatny plus. Fakt, mieliśmy gdzieś tam, osobiste też miałem takie ambicje, żeby tych punktów jednak była ta trójka z przodu, jeśli chodzi o punkty. Natomiast biorąc pod uwagę bardzo ciężkie urazy i taki po tym początkowym euforii okresie, gdzie wydawać by się mogło, że będzie bardzo dobrze, bo później 6-7 urazów praktycznie, dwóch cały czas na L4, bardzo dobrych zawodników, kluczowych można powiedzieć w jakiś sposób, do różnych celów. Ci zawodnicy byli jakby tam wdrożeni i tutaj na pewno znowu potrzeba było miesiąca praktycznie czasu, żeby to wszystko gdzieś, znowu jakiś nowy system, chociażby z Radkiem na boku obrony, żeby się to gdzieś tam dotarło, zaczęło funkcjonować. No nie jest takie, niektórym się wydaje, że to jest czas pras, a no tak nie jest tak naprawdę w piłce i na wszystkie tego typu elementy po prostu, no trzeba po prostu je przepracować, trzeba też po prostu ponieść jakąś porażkę, żeby móc później coś konstruktywnego do gry zespołu wyciągnąć i uważam, że całościowo jest to może nie ogromny plus, ale delikatny plus dla zespołu, więc cieszę się bardzo i chłopakom też chcę podziękować z tego miejsca i pogratulować postawy.